Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnych inspiracjach miesiąca, w inspiracjach września. I po raz pierwszy coś takiego mi się stało, że nagrałam dla Was 3/4 filmu, a mój aparat tego nie zapisał. Więc nie wiem, w jakiej formie będę, mówiąc to wszystko jeszcze raz od nowa, ale mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Na start powiem, że nagrywam w nowym otoczeniu, ponieważ część z Was może wie, część z Was, która oglądała vloga lub obserwuje mnie na Instagramie, że przeprowadziłam się w wrześniu i to jest mój największy ulubieniec. Absolutnie, słuchajcie, spontaniczna decyzja, coś czego w ogóle nie planowałam. Co więcej, ja nawet nie planowałam zostać w Warszawie na stałe, więc dziwne rzeczy się dzieją, ale to jest na pewno mój numer 1 na liście. Natomiast mój numer 2 to też jakby prosto z kadru, to jest ta bluza, bo to jest bluza, w której ja chodzę non-stop już od dłuższego czasu, ale szczególnie we wrześniu. Chodzę w niej na treningi, chodzę w niej po domu, ona jest najmilsza, najwspanialsza i to jest bluza polskiej marki Joy in Me, która też ma bardzo fajne jogowe akcesoria, także bardzo Wam polecam. I jeszcze w kontekście mody, rzecz, która też u mnie ostatnio, szczególnie we vlogu z Londynu, miała prawdziwy monopol, to jest marynarka polskiej marki LINE, marynarka lniana, wspaniała, cudownej jakości, wygodna, naturalna i bardzo, bardzo dobrze mi się nosi. Mam coś takiego, że jak już kupuję nowe rzeczy, to się zdarza u mnie bardzo rzadko, bo mega uważnie podchodzę do kompletowania swojej garderoby lub w ogóle jej poszerzania. O tym jeszcze będę dzisiaj mówić. To jak już mam tę nową rzecz wymarzoną, to noszę ją po prostu non-stop i nie wyobrażam sobie mojej szafy bez niej. Także cały vlog z Londynu jest w tej marynarce. Przechodzę dalej. Ach, jeszcze zapomniałabym. W dziale mody chciałam się Wam pochwalić moim nowym naszyjnikiem, ale też mówię o nim dlatego, że wiele osób o niego pytało. To jest naszyjnik z Pleneru, Plener Nature, moja ukochana firma z biżuterią, z kryształami. Wszystkie moje bransoletki, te koralikowe, są właśnie z Plenera. Nie wiem, czy jeszcze coś zostało z tej kolekcji, bo Kasia robi kapsułowe kolekcje limitowane i one po prostu się rozchodzą jak świeże bułeczki, ale może jeżeli czegoś takiego szukacie, to uda Wam się załapać na jakiś piękny, ręcznie robiony naszyjnik czy bransoletkę. Nie wiem, czy to się zalicza do działu mody, ale chciałam Wam pokazać akcesorium, czyli moją obudowę na telefon, na mój nowy telefon. Śmieję się trochę, bo mam ten telefon od maja i słuchajcie, dopiero we wrześniu, no pod koniec sierpnia dostałam tę obudowę. To jest taka ciekawa historia, że chciałam sobie kupić obudowę przyjazną środowisku. Zrobiłam research, nie znalazłam prawie nic. W końcu dokopałam się do jakichś firm, które albo były strasznie obciachowe, ale również już nawet mówię, dobra, kupię sobie jakąś taką zwykłą, basicową obudowę po prostu, żeby chronić telefon. Ale one wszystkie wysyłały te produkty z drugiego końca świata, ze Stanów albo dla odmiany, nie wiem, z Bali i stwierdziłam, że to jest czysta hipokryzja zamawiać coś, co ma być zrównoważone i przyjazne środowisku i pozwalać na to, żeby to leciało przez pół świata? Słabo, Karo. Więc któraś z Was, jakaś wspaniała osoba napisała do mnie na Instagramie, że jest nowa firma, która się nazywa A Good Company, która robi obudowy, słuchajcie, z siemienia lnianego, że to jest europejska, szwedzka firma. Ja się zakochałam, mają przepiękne wzory i zamówiłam sobie tę obudowę na początku czerwca z taką notką, że ona będzie wysłana pod koniec lipca. Mówię, dobra, jakoś wytrzymam, będę ten telefon pilnować. Nic się mu nie stanie i słuchajcie, tak długo czerpali ten surowiec z siemienia, że dostałam tę obudowę na koniec sierpnia. Także czekałam na nią ponad 2,5 miesiąca, ale była warto, bo jest piękna i zachęcam Was, jeżeli szukacie czegoś podobnego, to jest ekologiczne, europejskie rozwiązanie. Przechodząc do ukochanego przez wszystkich działu jedzenia, chciałabym poświęcić kilka chwil na pochwalenie Gdyni. Gdynia mnie zachwyciła, byłam na początku miesiąca w tym mieście, jest zresztą z tego vlog i Gdynia jest super, po pierwsze, po drugie Gdynia jest ekstra gastronomicznie wegańsko. Nowe miejsce na mapie Gdyni, na roślinnej mapie Gdyni to jest Syto, restauracja, która po prostu mnie rozwaliła, jest genialna, jest to taki totalny comfort food, ale też jest sporo takich zdrowych, pełnowartościowych opcji. No, nasze serca, nasze podniebienia podbiły kulki mac and cheese, czyli wegański makaron z serem, który jest panierowany i smażony na głębokim tłuszczu z sosami, wow, albo frytki Tex-Mex, ale właśnie też bowle z rozmaitościami są równie wspaniałe i polecam Wam z całym sercem. A dla osób, które może niekoniecznie są w Gdyni, ale w różnych miejscach w Polsce, sieć Falla ma wspaniałe wspaniałe danie w swoim menu. Mam nadzieję, że jeszcze ono jest, bo to było w menu letnim, ale może rzutem na taśmę uda Wam się zdobyć to menu, to danie z menu, bo to jest sałatka z pomidorów. Brzmi to totalnie nieciekawie, ale to jest, słuchajcie, roślinny twarożek, najbardziej kremowy, wspaniały, na którym są ułożone różne rodzaje wspaniałych, pełnych smaku pomidorów, z oliwą, z różnymi posypkami, prażonymi dodatkami, nie wiem co tam w ogóle jest, zioła, to jest po prostu tak pyszne, że jeżeli jeszcze to menu istnieje, to musicie iść tego spróbować. To był raj. I mój trzeci ulubieniec jedzeniowy to jest, słuchajcie, matcha. Ja matchę bardzo lubię, ale rzadko ją piję. Wyobraźcie sobie, że ostatnimi czasy piję matchę codziennie rano zamiast kawy. Chętnie ten temat rozwinę w jakimś filmie, bo to jest hit. Wspomniałam o tym chyba w surowym foodbooku ostatnio. Właśnie przez to, że troszeczkę starałam się bardziej jeść owocowo-warzywnie przez moment, odstawiłam na sekundę kawę, myślałam, że będę po prostu marzyła o niej, jak tylko skończę jeść w ten sposób, ale to się nie stało. Naprawdę mój organizm się od tej kawy trochę odzwyczaił i od 2 tygodni, teraz kiedy to oglądacie, dokładnie w piątek, od 2 tygodni nie wypiłam rano kawy. Zdarzyło mi się ze 2 razy napić kawy z dużą ilością mleka w ciągu dnia, ale przestałam pić ją na pusty żołądek i teraz nie chcę tutaj demonizować kawy. Kawa jest spoko, kawa jest zdrowa, ale ja czułam, że za bardzo na niej polegam i w tym momencie mam wrażenie, że ona jest takim dodatkiem, takim deserkiem, taką atrakcją, a nie czymś, bez czego ja nie mogę zacząć dnia i to jest super, bo teraz budzę się rano i marzę o matczy. Matcha jest wspaniała, z mlekiem owsianym, robiona domowo. Mam cały ten zestaw chyba z Moja Matcha, to mi się wydaje, i jest po prostu ekstra. Jeśli chodzi o dział fitnessowo-sportowy, to wyobraźcie sobie, że w końcu postanowiłam zrealizować moje postanowienie noworoczne sprzed 5 lat, czyli wróciłam do tenisa, bo nie wszyscy wiedzą, że ja przez lata trenowałam rekreacyjnie, co prawda, tenisa w podstawówce, trochę też w gimnazjum i od bardzo dawna chciałam do tego wrócić, więc teraz biorę prywatne lekcje, jestem zakochana, to jest moje cardio na ten tydzień, znaczy na każdy tydzień, bo raz w tygodniu godzinka biegania za piłką, ćwiczę technikę i wierzę, że w przyszłości będę mogła umawiać się ze znajomymi na weekendowe partyjki, ale póki co muszę się trochę podszkolić, także to jest mój ogromny ulubieniec. Teraz przechodzę do działu książek. To jest książka, której jeszcze nie przeczytałam, ale bardzo chciałam Wam o niej powiedzieć, bo to jest książka mojej koleżanki, ale też gościni podcastu dwukrotnej, Asi Głogazy, Wychodząc z mody. Książka, która jest takim podręcznikiem po slow fashion, po etycznej modzie, po odpowiedzialnym podejściu do swojej szafy. I to nie jest tylko kwestia czytania o teorii, o zrównoważeniu w modzie, o ekologii itd., tylko rzeczywiście poradnik, w jaki sposób tę swoją szafę ogarnąć, dużo informacji o materiałach, dużo informacji o tym, w jaki sposób kompletować garderobę tak, żeby po prostu było się w co ubrać. Prosta sprawa. Ja się bardzo dużo z tej książki nauczyłam. To jest w ogóle książka Asi o slow fashion sprzed kilku lat, która została odświeżona i też poszerzona o dodatkowe materiały, o różne ciekawe wywiady i moim zdaniem to jest genialne kompendium wiedzy dla kogoś, kto chciałby nieco bardziej uważnie podejść do kupowania ubrań i do noszenia ubrań. Może też poradzić sobie z nadmiernym kupowaniem. Ja co prawda jakby nie jestem na tym etapie, gdzie kupuję tych ubrań za dużo, ale też bardzo dużo z tej książki wyciągnęłam, także polecam Wam, podlinkuję Wam i podlinkuję zresztą wszystko, o czym dzisiaj mówię. Jeśli chodzi o seriale, to chciałam Wam dzisiaj polecić pewien serial dokumentalny, w ogóle kocham seriale dokumentalne i to jest serial Unwell na Netflixie, czyli serial, który omawia różne trendy wellnessowe i robi to w bardzo krytyczny sposób, ale też bardzo fajny, nietendencyjny sposób, bo pokazuje obie strony medalu, pokazuje osoby, którym te trendy posłużyły i osoby, którym te trendy zaszkodziły. Tam są takie rzeczy jak olejki eteryczne, tantra, jakieś leczenie jadem pszczelim, różne ciekawe rzeczy, które są bardzo na czasie i pozwala widzowi wyrobić sobie własną opinię, ale też w piękny sposób pokazuje, że każda rzecz wykorzystana w zły sposób może być dla nas szkodliwa albo może nam pomóc, jeżeli robimy to uważnie. Także moim zdaniem naprawdę super materiał, bardzo wiele mnie nauczył. Mam dla Was też rekomendację podcastową. Jest to podcast, który pokazała mi moja przyjaciółka Ola. Jest to podcast I Weigh, który prowadzi Jamila Jamil. Jamila jest aktywistką, która mówi dużo o równouprawnieniu, o rasie, ale też o problemach z body image, czyli o tym, w jaki sposób kanon piękna wpływa na stan psychiczny kobiet, jak prowadzi do zaburzeń odżywiania i do różnego rodzaju problemów psychicznych, z którymi borykają się naprawdę masy ludzi. I do podcastu zaprasza różne ciekawe osoby, między innymi też różne sławne kobiety, które w otwarty sposób mówią o tym, jak były dyskryminowane z uwagi na swój wygląd, który na przykład dla wielu osób może się wydawać idealny, tak jak Jamila wydaje się być po prostu pięknością, a to, co ona przeżyła, jest straszne. W każdym razie w ogóle polecam różnego rodzaju materiały z Jamilą, też związane z kwestią rasy, wykluczenia społecznego, bo moim zdaniem jest to czas, kiedy warto się edukować w tym temacie i ja znalazłam osobę, która to pokazuje w takiej formie, która mi odpowiada i bardzo Wam po prostu to polecam. I na sam koniec, prawie na sam koniec, chciałam Wam polecić jeszcze jeden odcinek podcastu. Jest to odcinek podcastu Asi Okuniewskiej Ja i moje przyjaciółki idiotki, który nazywa się Typ uzależniony. Jest to bardzo poważny temat mówiący o tym, jak to jest być w relacji z osobą, która jest uzależniona od różnego rodzaju rzeczy, nie tylko od alkoholu, nie tylko od narkotyków, może to być uzależnienie od gier, czy wiele innych rzeczy i jest to temat za rzadko moim zdaniem poruszany. Ja bardzo bym chciała zrobić o tym też odcinek podcastu, ale w bardzo konkretny sposób w końcu mówi o tym, czym jest uzależnienie, dlaczego uzależnienie jest chorobą i jakiego rodzaju zachowanie powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym i jak w ogóle obcować z takim człowiekiem. Moim zdaniem naprawdę niesamowity, wartościowy materiał. Koniecznie go posłuchajcie, naprawdę polecam to każdemu i wręcz proszę każdego, żeby go posłuchał, bo to jest coś wielkiego. Na sam koniec, słuchajcie, no nie mogłabym nie powiedzieć, że moim wielkim ulubieńcem, inspiracją jest Londyn, moje ukochane europejskie miasto, w którym spędziłam u Marysi wspaniały tydzień, także też Was odsyłam oczywiście do vloga. Bardzo mnie to miasto zainspirowało, też mnie rozpieściło pogodą 30 stopni, pozdrawiam. No, to był cudowny miesiąc, bardzo mi się ten wrzesień podobał. Czekam na Wasze inspiracje w komentarzach. Dzielmy się różnymi fajnymi doświadczeniami, książkami, podcastami i produktami. Ja widzę się z Wami za tydzień w kolejnym filmie. Piszcie też, jakiego rodzaju filmy chcielibyście zobaczyć, bo teraz jakby jestem tutaj stacjonarnie, mogę dużo działać, czy może znowu jakieś food vlogi, inspiracje jedzeniowe. Dajcie znać, co Was interesuje, a my widzimy się za tydzień, już powtórzyłam. Tak, w poniedziałek się jeszcze słyszymy w podcaście. Buziaki, pa pa!